Super sprawa. Ale muchów, tych muchów to jest na potęgę. W któryś raz z kolei już się czyściłem kask. Tym razem musiałem go wyszorować. Znaczy nie wystarczyło skorzystać z tych listków do szybek. Trzeba było wziąć normalną gąbkę, płyn do mycia naczyń, o dziwo całkiem skuteczny. I to nawet nie żaden Ludwik. Pustki, zobaczcie jakie pustki są w maju. W takiej miejscowości, dobrze się, że majówka była okupowana. O kurde. Tu jednokierunkowa, dobra, to pojedziemy tędy. A jest dzisiaj piątek i takie pustki. Ja, dobry znak, jak motocykliści jeżdżą tutaj, to znaczy, że chyba jest tu coś ciekawego. Dać wpalnik. Szkoda, że nie mam pustych wydechów, bo to wtedy byłby jeszcze lepszy efekt. Raczej nie tutaj, może pojedźmy dalej. A więc pogoda jest zajebista. Jeśli kiedyś mówiłem, że ciężko trafić idealną pogodę na to, żeby jeździć, to jest to dzisiaj. Jest pogoda w granicach 23 stopni. Nie jest ani za ciepło, ani za zimno. Po prostu idealna pogoda. Tak mogło być cały czas. Wiadomo, że kiedy chcielibyśmy się wykąpać, to mogły być te granice 27-30 stopni. Ale tak, żeby sobie pojeździć, to rewelacyjna pogoda. Tak więc dobrze, że zdjąłem podpinkę, dobrze, że wypakowałem bluzę, bo szykuje się naprawdę zajebista pogoda. W końcu trafiliśmy, bo w zeszłym roku trafiliśmy pogodę na powrót, a nie na pobyt. Przecież ten pobyt też nie jest zbyt długi. Tak więc w końcu się udało. Bo najgorsze co może być, to tak jak w zeszłym roku zapakowaliśmy się na ciepłe dni, a była klapa. Dopiero jak żeśmy wyjeżdżali, to można było właściwie pochodzić w tych rzeczach, które mieliśmy. W tym roku to już w ogóle żeśmy zrobili masakrę, bo właściwie mam jedne buty, tylko te, których tu jeździmy, a więc nastawiliśmy się wyłącznie na turystykę motocyklową z możliwością gdzieś właśnie wjazdu na jakąś dziką plażę, nawet niekoniecznie w miejscowości nadmorskiej. O ile coś takiego znajdziemy tutaj w okolicy. Błędem było to, że nie wzięliśmy atlasu żadnego. Niestety w ostatniej chwili na to wpadłem i gdzieś mi to wyleciało, bo było multum innych rzeczy. Jeszcze na dzisiaj na szybko montowałem rolkę i uchwyt na kubek, a w rzeczywistości na butelkę wody. No. Nawet czoperkiem damy radę. Byle tylko się nie zakopać. Haha, trafione. No i tego na co dzień nie mamy. Haha, to jakaś plaża dla zwierząt. Kawał drogi. Trzeba było tu przyjechać. O. W sumie tutaj dojeżdżają już chyba tylko samochody i rowery. Jutro się raczej wykąpię. Zapowiadałem pogodę taką samą na przez cały weekend, a więc będzie okazja. Super sprawa. Spontaniczny wyjazd, sprawdzenie tylko pogody, wynajęcie mety i jest gitara. I jesteśmy, niewiele trzeba. Fajnie, przyjemnie, bo chłodno. No, trochę wieje. Fajne tam takie klify, co nie? Tak właściwie same Międzyzdroje to kilka wieżowców i koniec. Właśnie. O, jakie niemieckie blachy. To chyba normalne. Międzyzdroje, Świnoujście zazwyczaj obfitują w niemieckich turystów.
na promenadę. Nie jestem pewny, ale przynajmniej zwiedzimy trochę Międzyzdrojów. Aj, na tym plaży, tego nie powiedziałem, ale kurde, tak fajnie pachnie. Ten zapach takiego, tego morza, no nie wiem jak to nazwać, tej wody takiej słonej. No coś pięknego. Dla choćby tego zapachu warto przyjechać nad morze. Promenada. Kurde, przejechałem. Ale może tutaj jeszcze nawrócę. Jak na tydzień po majówce, to trochę psy dupami szczekają tutaj. Ale dobrze. Dam to na rękę. Ja pierdziele. Jakie wieżowce. Ten różowy, ten turkusowy. Znowu projektant się tego popisał. Przecież byśmy znowu robili tutaj furorę. A w końcu człowiek na czoperze wygląda majestatycznie. Promenada gwiazd w prawo. Cokolwiek by to znaczyło. Chyba czuję gofry. Tak, to jest drugi zapach, który jest najczęściej odczuwalny na tym. Albo zapach smażonej ryby i frytków. Frytków. Ale zapachy działają na kubki smakowe. No i dobra. I co my tu mamy? Tam nad morze. Tam gdzieś. Tam na rybę. Się kuźwa zajmuje z Tomasz innymi rzeczami niż patrzeniem na znaki. Tyle rzeczy ciekawych. Rower może w każdą stronę. To jest plus dla roweru. Widzisz gdzieś od lewy? Rąk? Bo to jest ten słynny hotel, co nie? Hotel dla gwiazd dużego formatu. Tak wygląda, ale czy tak jest na pewno? Ja nie wiem. Zobaczmy, gdzie motocykle są. Chociaż coś tych motocykli to tu nie widać. Przed chwilą był jakiś ścigacz. Ale tak, to tych motocykli to tu nie widać. Tak? O, są w ręce, są w ręce. Jeżeli miałbym szukać czyjejś łapki, to byłby to chyba Cezary Pazura. Piotr Adamczyk, papież. O, Lubaszenko. Małgorzata Korzuchowska. To nie ta, co walnęła w kartony? Tak. O, ale ma małą łapkę, ty, Cezaru Pazura. Ty, jaka łapka, on, ja pierdzielę, albo, ale mała łapka. Ty, to było za dzieciaka. Kurde, a wcale nie wygląda takiego niskiego i małego. Bogusław Linda, największy twardziel. No, lewa w górę, może też motocykl. No, ten miał większą łapkę. No to, przynajmniej tyle. Co, się śmiejesz? Kasia Figura. O, Kasia Figura nie znana jest z czegoś innego niż rączka. Rafał Królikowski, nie znam. Kuźwa, wiesz co, wiesz jak to się to czyta? Jak nazwiska na nagrobkach trochę. No. Wiesz co? O, jest twoja imienniczka. Czy nie? Ania Przybylska to... O. Szkoda. Dobrze się oglądało z nią filmy. Nie wiem, czy dobre porównanie, ale taka polska Jessica Alba. Chociaż... Jeśli chodzi o format urody, co nie? I znowu może. Jest jakiś amator kąpieli? Czy jest ktoś, kto się kąpie? Chyba nie. Przynajmniej ja nie widzę. Ja częściej słyszę tu język niemiecki niż polski. O, i mógłbym pracować jako ratownik. Brakuje mi tego trochę. Najlepsza praca na świecie. Ratownik, co nie? I tak siedzi na plaży, i tak siedzi na plaży, a jeszcze mu za to płacą. Spokojnie. Byłem ratownikiem, to wiem, o czym mówię. No, ale wiem. Tak. Nie ma pogody. No, jak nie ma pogody, no to... To się siedzi pod łódką, pod wieżą. Różne rzeczy się robi, jak nie ma pogody. Ja się zastanawiam, czy kasku brać. Powiem ci tak, w kasku nie piździ. Ale powiem ci, że jakby ktoś się tutaj topił,
to ja nie wiem, czy ja bym skoczył. Tyle mam na sobie tych ciuchów. A solanka by zabiła, ile sprzętu na sobie. Ojejku, ile to trzeba byłoby ściągać. Ten człowiek dawno by poszedł na dno. O, a tu zostało samo zabezpieczenie. A, bo sobie taką kłódkę przypinają, tak? A, widzisz. A ta jest nowa. O, Gerda. Tak? Ta jest konkretna. Leszno. O, ta musiała kosztować. Na każdym jest jedna kłódka. O. Byliśmy tam. Jesteśmy tu. A później będziemy tam. No bo to chyba nie jest blisko Trzęsacz. Trzęsacz, gdzie on? Chyba koło brzegu był Trzęsacz? Chyba tamte rejony, dalej. Old dirt road blues coming up on me.